to ulubiony dzień łasuchów. W tłusty czwartek na stołach królują pączki, faworki i inne słodkie i słone przekąski gotowane w oleju. Seniorom z gminy Giżycko przepis na tradycyjne przysmaki zdradziły panie z koła gospodyń wiejskich we Wronce. Na pewno dobrze wyważone proporcje, też no lekko trzeba się skupić, żeby coś tam za dużo nie dodać, nie ująć. No i mi się wydaje, że głównym czynnikiem chyba jest serce. To jak też wyrobimy, ile takiego, że tak powiem, serca wkładamy do tego jedzenia, bo to jak się włoży serce, to zawsze lepiej to smakuje. No i ja wyrabiam, jestem też, działam instynktownie troszeczkę. Wie, tak patrzę, ja zapoznaję się z tym ciastem, tak? Ja je rozumiem, ono mnie rozumie i się świetnie dogadujemy. No i wyrabiam począwszy od zaczynu, po proporcje, gdy zaczyn fajnie zaczyna pracować. Ja sobie całą tą resztę po swojemu, że tak powiem, bo są różne metody, że można zagnieść żółtka, można ubić. Ja robię i taką metodę, zależy, bo przy żółtkach ubijaniu, wiadomo, ten czas jest troszeczkę wydłużony, a jak chce, troszeczkę się człowiek spieszy, to można zagnieść te żółtka razem. Chyba końcowy etap jest taki też dosyć taki ważny, żeby wcześniej, na przykład, ja wcześniej nie daję spirytusu, daję go pod koniec, a w ogóle na sam koniec już daję masełko, po czym dobrze wyrabiam, aż moje ciasto jest szkliste, sprężyste i po tym wiem, że ono już jest idealne. No i też jest ważne, bo można jeszcze, jak ciasto wyrośnie, jeszcze, żeby było bardziej pulchniejsze, zruszyć to ciasto, ono fajnie nam opadnie, po czym znowu wyrośnie do góry i wtedy też jest też ważne, żeby też nie przedobrzyć, bo ciasto drożdżowe nie lubi przerastania, przeciągów, zimnej temperatury. Ciasto lubi przynajmniej drożdżowe, a na pewno już pączki. Lubi jest ciepło, spokój, nie lubi przeciągów. Do zrobienia tradycyjnych wronkowskich pączków potrzebujemy jajek, mleka, roztopionego masła roślinnego, drożdży, spirytusu, cukru i mąki. Do ciast drożdżowych najlepiej nadaje się typ 550. Ja jeszcze jestem zwolennikiem wyrabiania takiego swojej marmolady. Zrobiłam swoją marmoladę z wiśni, tak żeby było, bo pączek jest, no nie ukrywajmy, jest to słodycz nasza, a gdzieś te wiśnie przełamują ten smak, tą kwasowość i też są smaczne. Warsztaty robienia pączków w Nowej Świetlicy Wiejskiej we Wronce zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach. W południe wypiekami zajmowali się seniorzy, a o 16 kuchnię przejęły dzieci i ich rodzice. Chcielibyśmy kultywować piękne polskie tradycje, ale przede wszystkim skupiać tę lokalną społeczność. To, żebyśmy mogli się razem spotykać, spędzać wspólnie czas, a to jest doskonała do tego okazja. Stare polskie przepisy nadal żyją. Tutaj, jeżeli jest klub seniora, to jest doskonała okazja do tego. Wiadomo, że każda pani w swoim domu robi to inaczej. Ma różne sposoby na to, żeby te pączki, faworki, chrusty były przepyszne. Wymieniają się doświadczeniami, wymieniają się swoimi przepisami i to pomaga nam w tym, żeby kultywować te nasze polskie tradycje i po prostu pobyć razem. Było gwarno, wesoło i energicznie. Każda z pań ma własny sposób na idealne wyrobienie pączkowego ciasta. Nie takie proste jest również uformowanie kształtnych i równych pączków. Jednak i na to są sposoby. Uformowane pączki muszą wyrastać jeszcze przez pół godziny, a potem trafią na głęboki olej. I odpowiednia temperatura, oczywiście wysmażenie pączka, bo to też jest ważny etap. Są ważne czynniki, że można to dobrze zrobić, ale też niekoniecznie. Bo jeżeli nam ciasto też równie dobrze przyrośnie, nawet za długo na stolnicy, to też jak będziemy je wrzucać do tłuszczu, to już biorąc je w ręce, to ono już nam zacznie opadać, tak? Więc to też jest ważne, w jakim danym momencie tego pączka usmażyć. No ja trzymam taką procedurę 20 minut wyrastania, tam do pół godziny. Więcej nie chciałabym, bo potem on już przerasta i nawet jak go potem bierzemy w ręce, to już opada się, robi się taki nieładny. Wronkowskim gospodyniom i giżyckim seniorom wszystkie pączki wyszły piękne. Aby nie ominęły nas kolejne warsztaty lokalnych kół gospodyń wiejskich, warto obserwować media społecznościowe Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach.